Zabiegi w układzie żylnym przy użyciu technik embolizacyjnych polegają na zamykaniu światła nieprawidłowych naczyń przy użyciu specjalnych związków chemicznych, np. kleju lub sklerozantu, bądź innych specjalistycznych materiałów, takich jak spirale embolizacyjne. Zabiegi embolizacji wykonywane są w warunkach pracowni radiologii interwencyjnej pod kontrolą angiografu i nierzadko aparatury USG. W swojej praktyce codziennej wykorzystujemy materiały embolizacyjne, które nie stanowią później przeciwwskazań do wykonania badań takich jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Typowo techniki embolizacyjne w układzie żylnym używane są w leczeniu niewydolności żylnej miednicy u kobiet, wykazujących tzw. cechy zespołu przekrwienia biernego miednicy, u mężczyzn natomiast w leczeniu żlaków powrózka nasiennego oraz leczeniu malformacji żylnych. Do niewątpliwych zalet zabiegów embolizacyjnych należą brak cięć na skórze, krótki czas trwania procedur, brak konieczności znieczulenia ogólnego, niski odsetek powikłań pozabiegowych, szybki powrót do codziennej aktywności oraz wysoka skuteczność zabiegów.